Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu podjął się organizacji wydarzenia, które doskonale wpisuje się w obchody Narodowego Święta Niepodległości. To pierwszy powiatowy przegląd młodzieżowej twórczości patriotycznej, w którym do udziału zaproszeni zostali uczniowie szkół i uczestnicy placówek i instytucji z terenu powiatu sieradzkiego. Głównym celem tej inicjatywy jest kształtowanie postaw patriotycznych, tożsamości narodowej, wartości i poznanie historii naszego kraju. Są tutaj z nami szkoły ponadpodstawowe z terenu Sieradza, jak również z miejscowości ościennych. Jest z nami też Dom Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest z nami też również Szkoła Podstawowa we Wróblewie. Czy właśnie uczestnicy z innych placówek również przygotowali coś dzisiaj i będą występować na scenie? Tak, oczywiście mamy 15 tutaj drużyn, które zgłosiły swój udział w przeglądzie patriotycznym. Będą piosenki, będą krótkie etiudy, przedstawienia teatralne. Myślę, że będzie to doskonała okazja, żeby uczcić 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Dziś organizowane jest to po raz pierwszy, czyli będą kolejne edycje w planie? Taką mam nadzieję, że ten pierwszy przegląd patriotyczny wpisze się w harmonogram uroczystości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu. Kamilu, dziś na pewno bardzo duże wydarzenie dla całej Waszej społeczności szkolnej. Pierwszy taki przegląd twórczości patriotycznej. Co o tym sądzisz? Myślę, że to jest bardzo fajne wydarzenie, ponieważ ja uczestniczę na wielu wydarzeniach patriotycznych właśnie i cieszę się, że właśnie nasza szkoła i organizatorzy zaprosili nas na takie właśnie wydarzenie. Myślę, że to będzie dla mnie fajne wydarzenie, ponieważ ja lubię takie imprezy i się cieszę bardzo. Myślisz, że będzie to kontynuowane? Myślę, że tak. Wydarzenie zorganizowane zostało pod patronatem starosty sieradzkiego i łódzkiego kuratora oświaty. To oczywiście wychowanie patriotyczne przez śpiew też można wychowywać. Pamiętajmy o tym. Jesteśmy także tuż po 104. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. To bardzo ważne wydarzenia. Tym bardziej jest mi miło, jeżeli w powiecie sieradzkim wszystkie szkoły biorą udział właśnie w takim przeglądzie, w takim konkursie. To jest bardzo ważne dla lokalnych społeczności, że uczniowie mogą się tutaj zrealizować. Chcę powiedzieć w imieniu starosty sieradzkiego, swoim własnym, że bardzo się cieszymy, że w tym teatrze udało się zgromadzić młodzież, która dzisiaj pokaże, że ma Polskę w sercu. To najważniejsze. W dzisiejszych czasach, kiedy niedaleko nas toczy się wojna, pielęgnowanie takich wartości patriotycznych ma ogromne znaczenie. Więc kochani, życzę Wam, żebyście słuchając czy oglądając przedstawienia, pamiętali o tym, gdzie Wasza ojczyzna i że to jest bardzo, bardzo ważne. Jako pierwsza swój występ teatralny zaprezentowała grupa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.